Uszanowanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie z Cessonic Gringrove, a to jest gra Path of Exile. Skip all tutorials. Dobra. Aha, dobra. Czyli wsadem nie dotykam nic, bo to jest typowy hack and slash. Bardzo podobny do Diabolo. Co zresztą widać. No i inaczej. Pierwsze moje skojarzenie Diablo. Czemu? Kulka HP i kulka many, czy też pewnie innych umiejętności, jak nie wiem, agility, strength, czy nienawiść chyba, jak to było w Diablo. Typowy hack and slash, w górnym prawym rogu mamy mapę, na dole mamy jakieś tutaj mana potion, health potion i tu będą ability, tak mi się wydaje. Tak bym strzelał, że to będą ability, nie? Nie wiem. Aku? Aha, Q to będzie moje strzelanie, tak w tę stronę, gdzie będę celował myszką. Tak, czyli tak jak się spodziewałem, jest to typowy hack and slash. Jak już mówiłem, tak jak Diablo. Też z jakąś tam fabułą, której oczywiście jeszcze nie poznałem. Czym się różni od Diablo? Jest darmowy. Więc no to chyba też jest spoko sprawa, tak mi się wydaje. No, musi umrzeć. Jest darmowy, więc to jest na przykład spoko sprawa dla ludzi, którzy chcieli pograć w taką grę, a nie stać ich na Diabolo. Osobiście grałem w Diablo, grałem Demon Hunterem, bardzo przyjemnie, aczkolwiek nie zatrzymała mnie ta gra na dłużej niż na przejście jej po prostu w 100%, nie? Do morza mogę wejść? Nie mogę wejść do morza. Grafika, powiem wam, jest ciekawa, ale tak serio jest ciekawa. Myślałem, że będzie gorzej. Są jakieś itemki, nie wiem, to się jakoś zakłada, tak? Rozumiem? Aha, dobra. Są jakieś bonusy na łuk na przykład. Aha, pod P mamy skille. Ja pierdykam, pod P mamy 2 miliardy skilli. Coś się tu bije, halo. Dobra, ale to nic, to chyba też nie jest jakoś specjalnie trudne. Bo wyruszamy od tej strony. Prawą stronę tylko mamy możliwości, które to nam daje tam jakieś tam projectile damage i takie tam. Dobra, czyli to w sumie nie jest istotne chyba na początku, bo musimy tak zdobyć expa. Tu jest jakiś cliff, na który tak się chyba nie dostać. Co to są za pająki? Ty halo. Boziu. Wypijmy sobie tą potkę jedną. Nie wiem, czy to jest nieskończona ilość tych potek, czy jak. Dobra, w skrzynce nie było nic. Idziemy sobie przy klifie. Dobra, headshot. Właśnie, chcę jeszcze zacząć jedną rzecz. Czy da się robić tutaj headshoty? Bo wycelowałem w głowę. Nie, chyba nie da robić headshotów. Bo tak mi się wydawało, że nie na hit. Chociaż może na hita padali wcześniej. Dobra. I powiem wam, że to jest bardzo ciekawe. Znaczy, bardzo wciągające jak Diablo zresztą. To jest chyba jakiś bosik, co? Znaczy mini bosik. Aha, prawie wszystkim jeszcze strzelam flaming arrowsy. I to kosztuje mnie manę, okej. Okay. Dobrze wiedzieć, zapomniałem o takiej możliwości w ogóle. O, co mamy? Level up? Enter town for your reward. Czy dostaliśmy jakiś punkt? Tak, mamy jednego punkta. No jeden punkt. Increase projectile damage. Increase evasion rating. Dobra, projectile, czyli z tego, że strzelamy. To będzie spoko. Do you want to apply your passive skill change? Yes. Idź do miasta. Miasto jest gdzieś tamtą stronę. Dobra. No, dobrze mówiłem, że miasto jest z tej strony. A, nie. Mapa? Nie. Czemu mapa nie jest pod i? Aha, mapa jest pod tu. Nie wiem, w tą stronę jest miasto. W tym jest problem. Ale może gdzieś tutaj, skoro go zabijem w tym miejscu. Tak? Tak. To jest miasto. Dobrze, dobrze myślałem. Pierwsza myśl, gra jest super. Druga myśl, Diablo. Nie. Pierwsza myśl, gra jest super. Druga myśl, Diablo. Trzecia, bardzo ciekawa. Graficznie, powiem wam, czy nawet nie lepsza, tak szczerze. Maitland of Theopolis. You have transgressed against your god. Aha, no ma, to nieistotne. Tam pierdu, mów mi więcej. Nie interesuje mnie to. Portal, jak w Diabolo? Tak? O mój Boże, tak bardzo jak w Diabolo. Tutaj mamy chyba questy, tak?
Drone Death. Aha, to są jakieś historie, to nie są questy, tak? Aha, tak tu Bestel. Bestel. Dobra. Dobra. Nessa. Goodbye. I tu jeszcze jedna osoba miała dla mnie coś. Tu chyba ty, nie? Dobra. Aha, ty masz przedmioty, to załóżmy. Aha, no dobra, to w sumie miałoby sens. Travel to Tidal, talk to Talgerith. Ty jesteś Talgerith. Rioru Reward, aha, Hillock Reward. Ach, jedna mogę sobie, no ale spieprzyłem. Dobra, poczytajmy te rzeczy. To nie jest istotne, znaczy nie interesuje mnie to w zasadzie, ale mogłyby jakieś quest tutaj być. Ale to jednak nie jest to i chyba musimy się przeteleportować do Travel to the Tidal Island. Tidal Island? Gdzie to jest Tidal Island? Nie wiem, gdzie jest Tidal Island. Cholera. A co to jest jakieś wyjście? Sprawdźmy to. The Coast. Powiem wam, nie ogarnąłem tutaj tego, ale to nie jest straszne. To da się pewnie jakoś logicznie wytłumaczyć, dlaczego nie ogarniam. Nie wiem, kwestia nie do rąbania mózgowego. No chciałbym tam pójść jednak. Aha, czyli dobrze poszedłem, bo to jest The Tidal Island, tak? Chyba. Dobra, Flaming Arrows przechodzą przez przeciwników, więc też spoko. Dobra. Ale jeszcze jedna rzecz i dostałem takie coś. To załóżmy sobie to na głowę. na głowę. Ha! Tej many teraz używamy, ale to nic. Husk. My mana is gone. To wypij potkę na manę. Coś wypadło chyba, a może nie? A może nie? Dobra, musimy iść do tej wyspy widocznie. Chyba. Albo nie? Albo tak? Albo nie? Albo tak? O, cholera. To są jakieś ludzie? Co to jest? Kanibale. No, rusz się, bo cię zabiją. Aha. Dobra, oni się na górze mi postawiali tak ładnie. To akurat jest śmieszne, zresztą stoją, nic nie robią, padają tylko. Dobra. Łucznik. Drugi. Coś dostałem. Split arrow. Aha, i to chyba będę mógł sobie przerzucić, dobra. Dobra, to w sumie spoko. To sobie za chwilę zrobimy. Dobra, i... Czy ja mogę to jakoś przerzucić? Chciałbym jednak, wiecie, bo to... O nie, wszystko zrobiłem... O Jezu, co ja zrobiłem? A to będziesz ty, tak? Tylko jak to się używa? Może to? Aha, dobra, no. Zaczęło tak zrobić. Chyba, że... To akurat spoko sprawa w sumie jest, jednak. Jak więcej strzał leci. Aha, click to level up, click to level up, click to level up. Widzicie, troszkę nie ogarniam. Ale podejrzewam, że kilka godzin spędzonych w grze zmieni troszkę tutaj, nie wiem, podejście, czy zrozumienie samej gry. Boom. Dobra. O, mamy kanibali. Łap strzałę, ciul. Dobra, prawie przyciski. Nie, naprawdę mi się to podoba, tak szczerze. Nie mogę nic w tej grze zarzucić póki co. Aha, w tę stronę chyba muszę iść, bo tu mi pokazuje coś. Książeczka jakaś. Czy to jest po prostu bezpieczne miejsce? Nie, nie wiem.
Oho. Oho, ho, ho, ho. Zapomniałem o HP, nie patrzyłem nawet na moje HP, dlatego umarłem. Ale to nic. Pójdziemy w to samo miejsce. Dobra. Jednak Diablo wydaje mi się, nie wiem, prostsze. Chociaż, nie wiem. Tak osobiście uważam. Ale nie mówię, że ta gra jest zła, bo mi się osobiście bardzo podoba. Czy graficznie, czy gameplayowo, czy rozwiązanie chociażby kuźwa tego. No komu by się chciało budować takie drzewko skillów? I to jest darmowa gra, halo, coś zepsuli. Dobra, tu mamy iść do waypoint. Aha, to jest waypoint po prostu. Dobra, sobie po prostu to aktywowałem to miejsce. Spoko. I? The Tidal Island. Aha, dobra, no to idziemy tam. Bo o to nam chodziło w tym questie, dostać się na The Tidal Island. Ale na pewno wracam, to nie idziemy tędy. Ale tu ładnie, ojejku. I taki słodki cień tak rzuca, ojejku. Medicine chest, okej. Okay. O, uciekaj, no. Dobra, to jest skill point. Sobie go rozdamy w attack speed, projectile damage, dexterity. Nie wiem, co to jest dexterity, ale pójdziemy może w to. Hits. Dobra, pomierali. Nie wiem, co to jest, ale... Aha. Czyli to jest na zasadzie albo łuk, albo coś takiego. Zobaczymy, jak sobie radzi łucznik w czymś takim. On raczej sobie nie radzi. Dobra, raczej sobie nie radzi. Ja jednak wolę łucznikami, czy magikami, żeby na dystans po prostu bić. Nie lubię bezpośredniej walki, bo to wtedy dużo HP zżera. A w ten sposób jednak widzicie, coś tam damage'u porobię, a i oni mi nie mogą raczej nic zrobić, więc spoko sprawa, co to jest to. Calm has removed the eternal stain from this. Co to kurwa jest? Calm has removed the eternal... Nie wiem, co to jest, ale... Poza tym, jeśli chodzi o Diablo 3, czy ogólnie o Diablo, to fabuła w Diablo jest dość prosta. Są siły zła i tyle. A tutaj jest po prostu Path of Exile, czyli ścieżka... Co to jest Exile? Prawości? Nie wiem. Nie będę tutaj teraz cudował, bo nie mam zielonego pojęcia. Ale wiecie co... Co to kuźwa było? Ale wiecie raczej, o co mi chodzi. Monika Dzikaczyka Husband Slain. W sensie to jest moja narzeczona, nie? Monika. Mam nadzieję, że nie będzie miała mi tego za złe. Nie, ten gilty jest głodu zdech. Uciekaj, Chica. O nie, Chica. Lodowie mi bije jakiś typek. Dobra, bijcie go. O! Fusrodach. Potki widzę się jakby same ulepszają. To też spoko sprawa. Oj, nie bijmy. Dobra. Pełno strzału bite. No, użyj umiejętności. Dobrze. O nie, u mnie umarli. Hannibale, a nie umarli, co ja gadam. Medicine chest, okej. Okay. Czyli to jest ważne, to po to mieliśmy tu przyjść. Travel to Lion's Watch, czyli to wracamy w tym momencie, tak? To trochę powiem wam średnio, bym powiedział. Nie lubię takich questów, no ale na początku w Diablo było dokładnie to samo. Znajdź tego i tego. Dekarda Kane'a, tak? Chyba się nazywa Dekard Kane. Dobra, do Lionel's Watch musimy wrócić, no to waypointą sobie wrócimy, tak myślę. I Lionel's Watch jest tutaj. Czyli system podróży jest dokładnie taki sam jak w Diabolo. O, to są jakieś 21 level, coś, ale fajnie macie. Aha, tu mamy w ogóle expa, nie widziałem tego. Tak, to Nessa. Które to jest Nessa? Ty jesteś Nessa.
Bla, 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 bla. Co by tu wziąć? Nie mana, life. Aha. Będzie spoko to. Targlade. Dobra. Nie ma tu żadnego innego questa? A ty masz jakiegoś questa? Targlade. Goodbye. I co, teraz też Targlade powiesz? A, to jesteś Targlade. Cannibals. Dobra, czyli pewnie trzeba ich zabić. Medicine 6. Goodbye. Travel to Fedit Pool. To jest Fedit Pool. Podejrzewam, że gdzieś w tamtą stronę, w górę, tak? Więc może pójdźmy tutaj. Co tu się dzieje? Co to jest? Aaa! Kanibale, nie umarli. O, co to jest? O Boże, kolorki tak w Diablo widzę. Coś to zmienia. O Jezu. Chłopie, to jest, chłopie, idź pan w pyry. O! Aha, czy ja go zabijam, zabijając jego ludzi, tak? Dobrze rozumiem? Chyba tak, chyba tak to działa, tak mi się przynajmniej wydaje. A, uciekaj, Albert. Dobra, zabite. Jakieś tu dostaliśmy punkciki. Czy to coś mogę założyć? Nie, to też chyba nie i to też raczej nie. No dobra, trudno. Plan był dobry. W prawo dziś chyba trzeba iść, tak mi się przynajmniej wydaje. Sądząc po mapie i to, co ona tam przedstawiała. Aha, tu jest jakieś przejście. The Mood Flats. Może tędy, nie wiem. Właśnie, to jest problem, bo ja nie ogarniam lokacji. Więc trochę też tutaj pochodzimy. Może to jest specjalnie zrobione. Ale tu jest ładnie. O kurka wodna. Ale chyba to jest tutaj, bo... Aha. To jest jakaś dzika kraina. Myślę, że to coś tam więcej zmieni. Level up. No ładnie. A, nie muszę klikać, mogę trzymać myszkę jak w Diabolo, okej. Okay. A mogę też kół używać, żeby strzelać z tego do nich. Nie umarli, są bardzo... żaba. Myślałem, że mogę ją zastrzelić. Powiem wam, że graficznie chyba ta gra wygląda ładniej niż Diablo. Tak mi się wydaje. Ale to może być tylko moje takie spostrzeżenie. Tu mam chyba questa, bo wykrzyknik jakiś się świeci. Aha, zniszczyłem jajko. Bo to jest nest, czyli tam, legowisko. A co to jest to? Nie wiem, co to jest. Kurczę, no i to też jest to, że ja nie wiem. I, jakiś lepszy łuk? 6, 5, 14, 6, 5, 13, pewnie, że jest lepszy. A, ale nie ma miejsca na runy, no dobra, trudno. Znaczy na runy, ja to nazywam runy, nie wiem, co to właściwie jest. Dobra, co tu jest to? Ruła Scavenger. Mamy to, click to level up. Dobra. Na dole jest jeszcze jakiś quest, ale to questów pozbierałem, ojejku. A tak smutno jest skoczyć odcinek, bo dość fajnie się gra naprawdę. To nie chcę, żeby to było za długie. A, to jest jakiś mini bossik. Dobra, nie, na razie nie rób tych. Ucieknijmy sobie na bezpieczne miejsce, bo umrę. Ja bym wolał nie umierać jednak. Życie jest piękne. Dobra. Dobra, przetankuję to pod kamień. Dobra. Tam widziałem właśnie ten nest, w sensie to... Chest? No, skrzynce. Leather Cup, Iron Hat. Czy rzeczywiście mogę założyć to? Ha! Ale śmieszne. Ha! 19, a to daje armor 10, to daje armor? Aha, to nie daje armor. Ha! Ale fajnie, ale śmiesznie. Dobra. Idziemy dalej. Tu gdzieś w prawo była jeszcze jedna.
O, uciekaj! Albert, a czemu ty nie strzelasz tymi prawym przyciskiem, Albert? To było jednak fajne. Aha. Klikałem podki przez przypadek. Dobra, skill point. Increase damage, attack speed. Może attack speed teraz pójdziemy. Yes. I teraz co ja tu zrobiłem, że ja nie mam tego? Co to, to mi dawało to? A rzeczywiście to mi to dawało. Fuk. No to bierzemy to, bo to jednak było fajne. Dobra, tu gdzieś w prawo jest jeszcze. No, to było fajne. Tu gdzieś był to. Kolejne ten gniazdo. Dobra, umor. Ty też umrzyj. Bum. Jeszcze mamy jakieś ten gniazdo do zniszczenia. Na górze jest jakaś książka. Bum. Nie, powiem wam tak. To już teraz kończąc, bo czas już jest dość długi, 21 minut. Gra jest bardzo ciekawa. Naprawdę jest to jakaś alternatywa dla graczy, którzy chcieliby pograć w Diablo, a nie mogą. Bo to jest naprawdę świetne. I nie mówię tego, bo mi zapłacili, nie mówię tego, bo tak. Bo to jest naprawdę świetne. A tu jest wyjście stąd. Gra jest naprawdę genialna i to mi się podoba w tej grze, że gracze mogą pograć za darmo w tę grę. Nie widziałem, czy można tutaj coś kupić, ale podejrzewam, że na pewno, skoro gra jest darmowa, to są mikropłatności. Opiło mi się o uszy, że można powiększyć ilość slotów ekwipunku albo skrzyni, w której znajduje się ekwipunek. No ale to jest raczej zrozumiałe, jeśli tytuł jest darmowy. Kurczę, no ludzie tą grę tworzyli i musimy zapłacić im jakby za ich ciężką pracę, o to mi chodzi, nie? Więc spoko, ale jak póki co bawię się świetnie, nie wydając ani złotówki. No chyba, że za internet, bo ściągnąłem tę grę. Ale mówię, ogólnie spoko, spoko sprawa. Graficznie podoba mi się bardziej niż Diablo, to już mogę na pewno powiedzieć. Nie wiem, tak jakoś, nie wiem, przez różnorodność tych lokacji. W Diablo to była jedna taka smutna kraina, w której w sumie krzywda się ludziom działa cały czas. Bo Diablo, bo demony, bo anioły, które nie pomagają. A tutaj to jednak jest jakoś tak fajnie, to jest jakieś bagna kolorowe, fajnie to wygląda. Tak mi się przynajmniej wydaje. No cóż, no już nie będę teraz kończył. I mogę przybliżyć, jak ty słodko wyglądasz w tym hełmie. A pokaż mi ten hełm ten, bo to też było śmieszne. Nie, keep. Keep. Powiedziałem keep, zostaw to tutaj, o. A sobie garnek na łeb założyła. Dobra, no co, dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Albo nie, jeszcze coś. Przecież muszę wystawić ocenę tej gry. Dla mnie solidne, zasłużone 10 na 10. Naprawdę warto. Dziękuję wam w takim razie bardzo serdecznie za uwagę. Pobierajcie, wpiszcie w komentarzu, co sądzicie o tej grze. I co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Siemasz. Słuchaj, mam ważną sprawę. Jeśli podobał ci się materiał, to daj suba. Aby być na bieżąco, wciśnij taki dzwoneczek, a potem zaznacz opcję, że chcesz otrzymywać powiadomienia. To dość istotne, ponieważ YouTube nie wyświetla moich filmików. Jeśli zaś uważasz, że materiał był godny uwagi, to daj łapkę w górę i napisz coś miłego. Przytulam ci serduszko.